Dzień dobry, to jest tweet w Wirtualnej Polsce, nazywam się Michał Wróblewski, a moimi Państwa gościem jest dziś zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Radosław Fogiel. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Mamy najnowszy sondaż partyjny na zlecenie Wirtualnej Polski. Pokażmy te wyniki, panie rzeczniku, i je skomentujmy. Prawo i Sprawiedliwość 32,6% poparcia, to jest spadek o 4,5 punktów procentowych. Koalicja Obywatelska 21,6% poparcia, to też jest spadek, ale prawie 2-procentowy. Polska 2050, Szymona Hołowni 16,5%, to jest wzrost o 4,5 punkta procentowego. No, ale dość zauważalny spadek Prawa i Sprawiedliwości. Z czego to może wynikać, panie pośle? Ja przede wszystkim powiem niezmiennie, niezależnie od tego, czy sondaż jest akurat lepszy, czy gorszy. Najważniejszy jest wybór, jakiego Polacy dokonują w dniu wyborów przy urnach wyborczych. I my sondaże oczywiście śledzimy, ale nigdy nie przykładamy zbyt dużej wagi do tego, czy akurat jest lekki wzrost, czy jest lekki spadek. Bo to wiadomo, że realizujemy nasze programy i nasze projekty w cyklu czteroletnim, więc no, trudno tutaj dzisiaj. Ale widzi pan jakieś błędy, które Prawo i Sprawiedliwość popełniało w ostatnim czasie, czy nie dostrzega pan tych błędów wizerunkowych, komunikacyjnych? To oczywiście zależy, co kto ma na myśli, bo są tacy, którzy w każdym działaniu Prawa i Sprawiedliwości widzą błąd. Są też tacy, którzy mają bardziej realny ogląd rzeczywistości, ale to nikt nie ukrywa, że Prawo i Sprawiedliwość tworzą ludzie. No, ludzie są istotami, które czasami się mylą, czasami popełniają błędy. My nie twierdzimy, że jesteśmy bez skazy, ale potrafimy się, kiedy trzeba do tego przyznać, i potrafimy nasze błędy naprawiać. I myślę, że to jest tutaj rzeczą najistotniejszą. No to zapytam o konkretnego człowieka, o premiera Mateusza Morawieckiego. Wedle badania dla Wirtualnej Polski zdecydowanie dobrze pana premiera ocenia 15,2% respondentów, raczej dobrze 24,8%, raczej źle 13,2%, zdecydowanie źle aż 46%. Może te wyniki pan skomentuje, no bo to jest ponad połowa bardzo negatywnych ocen pana premiera. Z czego to może wynikać z kolei, panie rzeczniku? No, myślę, że więcej można było powiedzieć, gdyby zestawić te wyniki z wynikami innych polityków, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale również z tej strony opozycyjnej. Myślę, że nadal pan premier miałby wtedy bardzo dobre wyniki. No, myślę, że wynika to w dużej mierze z tego, że polityków generalnie ocenia się dość krytycznie, tak to już jest, tak to funkcjonuje. A wiadomo, że w sytuacji, kiedy wychodzimy z kryzysu związanego z koronawirusem, kiedy mamy problemy dotyczące inflacji, kiedy cały czas jest pandemia, no, która wzbudza w niektórych niepewność, w innych zniecierpliwienie i frustracje i inne kwestie. Wiadomo, że to wszystko się krystalizuje. No właśnie, czyli wymienił pan w osobie premiera, no i nie ma nic nadzwyczajnego, ale wymienił pan kwestie, że wyniki tak wyglądają. Wymienił pan kwestie, z którymi dzisiaj obóz rządzący nie do końca sobie radzi, jak choćby inflacja, drożyzna, no czy kryzys pandemiczny. Panie redaktorze, ja byłbym bardzo zadowolony, gdyby to były kwestie, z którymi obóz rządzący w jakimkolwiek kraju może sobie od tak poradzić, bo wtedy zapewniam pana, byśmy sobie z tym poradzili bez najmniejszego problemu, tylko kryzys pandemiczny trwa od roku ponad na całym świecie. Inflacja spowodowana z jednej strony kosztami surowców, energii, już nie zaczynajmy całej dyskusji o uzależnieniu się na własne życzenie krajów Zachodu od Rosji, która dzisiaj winduje ceny w górę. To prawda, to nie rozmawiajmy o tym, znamy tę teorię. Natomiast, panie rzeczniku, porozmawiajmy zatem ale jeśli na temat... Mogę dokończyć. Dokończę tylko. Inflacja, no, która jest oczywiście w jakimś stopniu wynikiem tej walki o przetrwanie firm w kryzysie pandemicznym, walki o to, żeby Polacy nie tracili miejsc pracy, no to rzeczywiście jest problem, ale będziemy się z nim mierzyć, tak jak mierzyliśmy się właśnie z tym, żeby nie wróciło dwucyfrowe bezrobocie, i ono nie wróci. To porozmawiajmy o kwestii, no, która zależy chyba w pełni od stanowiska czy działań
obozu rządzącego. Również przytoczę badanie dla Wirtualnej Polski. Czy według pani, pana obecne przepisy dotyczące prawa do aborcji w Polsce powinny być? Pozostać bez zmian 10,4%. Powinno się powrócić do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Tak uważa nieco ponad 42% respondentów. Za liberalizacją prawa aborcyjnego opowiada się no, prawie co trzeci Polak. Widzimy te wyniki na ekranie. No właśnie, pozostać bez zmian, tylko 10,4%. No jednak no, większość ludzi chce albo powrotu do kompromisu aborcyjnego, albo chce liberalizacji tego prawa. Ja chciałem się zapytać o pana zdanie. W której grupie pan by się mieścił? Jakby pan odpowiedział na to pytanie? Kwestia aborcji no jest rzeczywiście kwestią wzbudzającą duże emocje społeczne, nie od dziś. Ja tylko zauważę, że żadnej zmiany przepisów w tym zakresie nie było. Jedyne, co miało miejsce w przeciągu ostatniego roku, to fakt zbadania istniejących już od lat przepisów przez Trybunał Konstytucyjny. Ja akurat byłem osobiście zwolennikiem istniejącego i jestem kompromisu aborcyjnego, zdając sobie sprawę, że z jego wszystkich niedoskonałości, no niestety... To dlaczego to Prawo i Sprawiedliwość ten kompromis no, wywróciło do góry nogami? Ale to nie jest prawdziwa teza, panie redaktorze. Powiem więcej, ona nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nie, no gdyby nie wniosek złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, to decyzji takiej, a nie innej Trybunału Konstytucyjnego by nie było. Być może nie byłoby śmierci 30-latki z Pszczyny. No to już jest teza jeszcze bardziej na wyrost. To może zacznijmy od drugiego końca tego pytania, od końca tego pytania. Sama pełnomocnik rodziny tej tragicznie zmarłej kobiety mówi, że nie można widzieć związku przyczynowo-skutkowego między jej śmiercią a wyrokiem Trybunału. Przypomnijmy, że wyrok Trybunału w żaden sposób nie naruszył przesłanki dotyczącej zagrożenia życia lub zdrowia kobiety i możliwości wtedy dokonania aborcji. Takie same są wytyczne konsultanta krajowego do spraw ginekologii i położnictwa, takie same są wytyczne ministra zdrowia. Tutaj absolutnie żadnej zmiany prawa nie było. Jeśli chodzi o to, że Trybunał zajął się tym wnioskiem, no każdy poseł, to nie była decyzja żadnego z klubów, to były decyzje indywidualnych posłów. Każdy poseł ma prawo złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego na podstawie obowiązującej konstytucji. To przypomnijmy, nie obowiązującej. Ja się skupiam przede wszystkim na tym, co piszą same kobiety, bo tutaj najczęściej się mężczyźni wypowiadają niestety w tej sprawie. Na przykład Dominika Wielowiejska, dziennikarka Gazety Wyborczej, pisze tak. Przed decyzją Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej procedury były jasne. W przypadku bezwodzia wywoływano poronienie, zanim pojawi się zagrożenie dla życia czy zdrowia kobiety. Po decyzji Trybunału Konstytucyjnego prawo na to nie pozwala. Więc no, chyba te zmiany są jednak. Panie redaktorze, no, ja wypowiadam się na ten temat, ponieważ pan mnie o to pyta, a to, że jestem mężczyzną, nie jest. Ale nie, to ja chciałem, żeby się pan do tego odniósł konkretnie, co pisze Dominika Wielowiejska, bo ona ma zupełnie inne zdanie niż pan. Dominika Wielowiejska uprawia tutaj felietonistykę i niestety mija się z rzeczywistością. Kwestie dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia kobiety się w żaden sposób nie zmieniły. Odsyłam do komunikatu z wczoraj chyba, czy z przedwczoraj Ministerstwa Zdrowia, które jeszcze raz to wszystko podkreśla. Problem jest nieco inny, mam wrażenie. Jeżeli już chcemy szukać jakiejś odpowiedzialności politycznej, bo cały czas nie wiemy, co się wydarzyło w Pszczynie. Trwa kontrola NFZ, trwa postępowanie prokuratorskie, dochodzą do nas coraz bardziej niepokojące informacje i to media o tym donoszą. O tym, co wykazywały wcześniejsze kontrole w szpitalu, jak był zarządzany. Nie chcę niczego przesądzać, tylko powiem jedno. Od zeszłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego mamy zupełnie fałszywą narrację prowadzoną przez dużą część lewicowo-liberalnej strony politycznej, mówiącą o tym, że w Polsce została zakazana aborcja. Próbuje się przekonać wyłącznie po to, żeby angażować i utrzymywać w dużym stopniu
napięcia emocjonalnego swój elektorat, Ja próbuje rozumiem, się ale sami przekonywać lekarze zwracają Polaków. uwagę, że oni są, mogą się czuć sparaliżowani, tak? Mogą czuć na siebie, nie wiem, oddech prokuratora i bać się zainterweniować po Ale prostu. jeżeli czymkolwiek się mogą czuć sparaliżowani, to właśnie tą nieprawdziwą opowieścią o jakichkolwiek zakazach aborcji. Panie redaktorze, no, trzymajmy się faktów. Lekarze, no też nie obrażajmy lekarzy, twierdząc, że oni nie znają się na swojej pracy i nie wiedzą, co robią. Bardzo jasne wytyczne ministra zdrowia. Przesłanka dotycząca życia lub zdrowia kobiety jest w mocy. No, w sytuacji, w której kobieta umiera, nawet nie będąc lekarzem, można chyba stwierdzić, że jej życie było zagrożone. Temat wzbudza emocje, również wywołał emocje wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który kobietę, która skrytykowała marszałka Terleckiego w jednej z galerii w Krakowie, marszałek nazwał ją kretynką. Podoba się panu tego typu postawa, polityka wobec wyborczyni? Ja się już na ten temat wypowiadałem, to z mojego punktu widzenia zamyka temat. Ale to wypowiedź chciałbym usłyszeć pana opinię, oczywiście. Bo pewnie nie wszyscy z całym szacunkiem mogli pana wysłuchać w tej sprawie. Właśnie zacząłem ją formułować. Wypowiedź oczywiście niefortunna, ale z drugiej strony ja byłbym bardzo powściągliwy z oskarżaniem czy z potępianiem kogoś, kto zachował się w sposób emocjonalny, kiedy w sytuacji prywatnej, na zakupach, jak mówi pan marszałek, z małżonką, jest atakowany Nie no, ale atakowany, całkowicie no, nieprawdziwymi. podeszła kobieta i powiedziała, chciałbym tylko powiedzieć, że to, co dzieje się w kraju, to, co robicie kobietom, to jest po prostu karygodne. Jest filmik opublikowany w internecie i ona powiedziała to spokojnym głosem, a pan marszałek powiedział, jest pani kretynką. No, ja mam wrażenie, że polityk jest osobą publiczną i wyborca ma prawo mu zwrócić uwagę. Jeśli bym dokończył zdanie, to nie miałby pan redaktor tej wątpliwości, więc jeszcze raz. Trudno mieć czy winić jakoś bardzo kogoś, kto w sytuacji zupełnie prywatnej, na zakupach, z rodziną jest atakowany zupełnie fałszywą narracją, bo to, o czym mówiła napotkana kobieta, jest właśnie elementem tego fałszu, o którym mówiłem przed chwilą, to znaczy próby odmalowania sytuacji kobiet w Polsce jako dramatycznej, próby przekonania dużej części społeczeństwa, że aborcja w Polsce jest zakazana, że doszło do jakichś drastycznych zmian w prawie w tym zakresie. Nic takiego się nie wydarzyło. A jeśli chodzi o sytuację kobiet w Polsce, to myślę, że ona naprawdę w ostatnich latach się zdecydowanie poprawiła, zarówno jeśli chodzi o docenienie ich roli, na przykład emerytury dla kobiet, które wychowały dzieci i przez to nie pracowały. Ogromna pomoc dla wielu kobiet, jaką jest 500+. Fakt, że mamy jeden z najniższych w historii poziomów bezrobocia, co również umożliwia kobietom powrót A to i dlaczego te funkcjonowanie tysiące na kobiet rynku protestuje pracy zamiast i tak dalej, dziękować i tak dalej. Rządowi, zamiast być wdzięcznymi rządowi, który przecież no, Ale ja nie wszystko, oczekuję podziękowań. No wszystko, ale no, mówi pan, że nikt tak jak rząd Prawa i Sprawiedliwości, no, nikt tak wiele nie zrobił dla kobiet. To dlaczego one wychodzą i protestują? Dały się zmanipulować opozycji, czy jak to wyjaśnić, panie pośle? Być może protestują, bo mają na przykład te kobiety, które protestują, mają na przykład inne poglądy polityczne i mimo tego, że korzystają z wielu działań wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, wolałyby widzieć kogoś innego u władzy. To nie jest nic nadzwyczajnego w demokracji. Joanna Miziołek na Twitterze napisała, przywołuję cytat z polityka Prawa i Sprawiedliwości, domniemany czy rzekomy, nie wnikam. W każdym razie twierdziła, że rozmawiała z politykiem PiS, który miał jej powiedzieć, młode kobiety to nie jest nasz elektorat, o sprawie ludzie do wyborów zapomną, bo damy 15. emeryturę i się uspokoją. No, dość kontrowersyjna, mówię wprost, opinia. Czy pan by taką samą opinię wypowiedział, panie pośle?
Chyba pan żartuje, panie redaktorze. I zapewniam pana, że nikt w Prawie i Sprawiedliwości by takiej opinii nie wypowiedział. No w ogóle mamy tu do czynienia z dość dziwną, przy całym szacunku do pani redaktor, z dość dziwną konstrukcją. No, miałbym się odnosić do skandalicznej wypowiedzi, która jest anonimowa, która rzekomo ma jakiś związek z Prawem i No, gdybym Sprawiedliwością. ja miał takie poglądy, też bym wolał chyba pozostać anonimowy, szczerze mówiąc, i nie zdradzać No ale panie swojego redaktor. nazwiska. Ale panie redaktorze, no to ja mogę, co ja mam powiedzieć, że jeden z moich kolegów rozmawiał anonimowo z dziennikarzem wirtualnej Polski, który mu naopowiadał jakichś skandalicznych rzeczy, ale nie powie kto to i pan się będzie z tego tłumaczył. No to nie popadajmy w surrealizm. Panie pośle, jest bardzo ciężka sytuacja na granicy. Ja się zastanawiam, czy władza ma jakiś plan, jak sobie z tym, co się dzieje, poradzić, bo widzimy filmiki, które są publikowane przez jednego z białoruskich dziennikarzy, które pokazują ten zmasowany napór migrantów, tysiące migrantów, którzy chcą przekroczyć, czy są nawet zmuszani przekroczyć polską granicę. No, dzisiaj być może kulminacja tych wydarzeń. Zastanawiam się, czy my jako władza jesteśmy na to przygotowani. Co na ten temat sądzi wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, panie pośle? Opinia wicepremiera do spraw bezpieczeństwa nie odbiega znacząco, czy nie odbiega nawet w żaden sposób od opinii całego rządu. No, ona jest dość jasna. Naszym zadaniem jest ochrona polskiej granicy i ochrona zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, granicy Schengen. Ten plan jest realizowany, granica została wzmocniona, są tymczasowe zapory, są tam przesunięte większe siły, zarówno jeśli chodzi o wojsko, jak i Straż Graniczną. Przyjęliśmy ustawę dającą podstawę prawną do budowy stałej zapory na granicy, która liczymy, że ona będzie jak najszybciej wsparciem dla naszych funkcjonariuszy, dla Straży Granicznej. Równocześnie jesteśmy w kontakcie z naszymi sojusznikami, przekazujemy im informacje o tym, co się tam dzieje, o tym, że trwa atak ze strony reżimu Łukaszenki, w którym wykorzystuje on ludzi jako amunicję. To prawda, ale ten mur ma tylko dopiero na Polskę stanąć, i na panie Unię pośle, a Europejską. sytuacja już dzisiaj jest niezwykle trudna. Ja się zastanawiam, czy na granicy pojawi się więcej służb państwowych, czy co się może wydarzyć. No i dzisiaj jest posiedzenie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Czy to również będzie tematem podczas tych rozmów? Posiedzenia kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości odbywają się co tydzień i ich tematem są zawsze bieżące sprawy polityczne, między innymi. Tak będzie i tym razem. Sytuacja na granicy jest rzeczywiście trudna, no, ale ona jest obiektywnie trudna. Ona jest trudna w wyniku działań reżimu Łukaszenki. No, musimy na te działania odpowiadać adekwatnie. Nie możemy równocześnie dać się sprowokować i cały czas sytuacja jest monitorowana. Jeżeli będą potrzebne większe siły, to te większe siły się tam znajdą. Jeżeli będą potrzebne inne działania, to takie działania również będą podejmowane, ale to jest kwestia, no to jest kwestia już pragmatyki działania właściwych resortów i właściwych służb. To czekamy zatem na informacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a przede wszystkim na skuteczne działania polskich służb. Tego sobie wszyscy życzymy. A propos granic, ale nieco innych, panie pośle, zacytuję Donalda Tuska, który udzielił wywiadu w Newsweeku Tomaszowi Lisowi. Donald Tusk mówi tak: władza przekracza granice, do których przyzwyczailiśmy się, że są to granice państwa europejskiego. Nie mam żadnych wątpliwości, że Jarosław Kaczyński jest zdolny do kolejnych niestandardowych działań, czyli poza konstytucją, ludzką przyzwoitością, a równocześnie to świadczy o tym, że ta władza się boi. Tusk mówi, że władza epatuje czystym złem i na okładce ogłasza, że wygra z Kaczyńskim. No, zastanawiająca taka pewność siebie Donalda Tuska. Każdy ma prawo liczyć, że wygra z Jarosławem Kaczyńskim. No, tego są wybory w demokratycznym kraju, żeby takiego typu twierdzenia weryfikować. Jeśli chodzi o granice krajów demokratycznych, to jak na razie Donald Tusk lepiej, żeby się zajął z posłami z własnego klubu, którzy próbowali te granice nielegalnie przekraczać, żeby się dostać na terytorium Białorusi, co zaowocowałoby skandalem i incydentem
granicznym mogłoby mieć opłakane skutki nie tylko dla tego posła, ale również dla naszego No mamy kraju. stan wyjątkowy, więc tam już się nikt nie pojawi w najbliższych tygodniach, ale bo musimy kończyć powoli, panie pośle, ale kiedy pan słyszy, że jako przedstawiciel władzy epatuje pan czystym złem i słyszy to pan z ust Donalda Tuska, to co sobie pan myśli? No dobrze, że pan dodał, że słyszę to z ust Donalda Tuska, no bo to napawa mnie to jednak spokojem i jedyne co sobie myślę, to przelotnie zwracam na to uwagę. Jedyne co można powiedzieć, no że Donald Tusk w swoich próbach skupienia na sobie uwagi opinii publicznej za chwilę przekroczy już granice śmieszności. Są jakieś granice tego, jak wielkich słów można używać, ale Donald Tusk najwyraźniej ich nie widzi. Panie pośle, to jeszcze na koniec króciutko proszę o odpowiedź. Wrócę jeszcze do tego spotkania kierownictwa PiS-u. Czy dzisiaj będą rozmowy na temat ustaw sądowych i czy te projekty pojawią się w tym tygodniu? To jest proces, który trwa już od jakiegoś czasu. My zapowiadamy, że chcemy kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście poza rządem, kierownictwo największej partii koalicyjnej jest to zaangażowane, ale kiedy decyzje będą podjęte, będziemy o tym informować i na razie to tyle. Dziękuję panie pośle za rozmowę i dobrego dnia życzę. Dziękuję wzajemnie, wszystkiego dobrego. A to był program Tweet, a za chwilę Newsroom. Mateusz Otajczak, dzień dobry. To jest Newsroom Wirtualnej Polsce. Naszym pierwszym gościem profesor Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Referendum w sprawie kwestii aborcyjnych. Co by pan profesor radził? Robić czy nie robić? To Polacy powinni zdecydować czy nie? Ja jestem zdania, że w kontekście dostępu do legalnej aborcji należy nie tyle przeprowadzić referendum, co zorganizować taki tak zwany panel obywatelski na wzór Irlandii. Rok temu opublikowałem książkę Obywatel.pl. Książka się ukazała w maju 2020 roku, w której dość dokładnie wyjaśniam, na czym idea tego panelu obywatelskiego powinna pojawiać i polegać i dlaczego ona jest ważna. W skrócie, panel obywatelski to jest taka specjalna instytucja, która ma być czymś pośrednim między demokracją bezpośrednią a demokracją pośrednią. Chodzi o wyłonienie 100 obywateli, może ta liczba być większa, którzy
dyskutują w sposób pogłębiony, zaawansowany przez dłuższy okres czasu na określony temat społeczny. Te dyskusje, rozmowy z ekspertami, lekarzami, bioetykami, położnymi, ze wszystkimi, można powiedzieć, zainteresowanymi środowiskami są transmitowane w mediach. Następnie ten panel obywatelski przygotowuje coś w rodzaju raportu i ten raport stanowi następnie podstawę do rozstrzygnięcia legislacyjnego. A panie profesorze, a politycy, którzy rządzą, zawsze mogą powiedzieć, a wynik tego panelu nam się nie podoba, żadnych zmian nie będzie. Oczywiście, że tak mogą powiedzieć, natomiast moim zdaniem to jest jedyna forma, która pozwoli na to, aby faktycznie w sposób zaawansowany, pogłębiony dyskutować na ten temat, a jednocześnie... Ale to panie profesorze, to wyjaśnijmy. Dlaczego nie referendum? Co w referendum jest złego, że nie? Dlatego, że referendum uruchamia emocje i referendum opiera się na hasłach, a nie opiera się na pogłębionej dyskusji, a to jest temat na tyle skomplikowany, wielowątkowy, że warto dać właśnie obywatelom głos, bo tu ten panel obywatelski jest wyłaniany w taki sposób, że stara się odzwierciedlić maksymalnie przekrój całego społeczeństwa. I właśnie w Irlandii siła tego panelu obywatelskiego polegała na tym, że ludzie, można powiedzieć, żyli tymi obradami, że wyrabiali sobie z czasem bardzo taki pogłębiony pogląd. A my chcemy troszeczkę w tej sprawie, która jest bardzo poważna, działać na zasadzie od ściany do ściany. Czyli teraz ale to znaczy, panie profesorze, rozumiem, że sądzi pan, że referendum i ten okres przed referendum byłby zdominowany przez obrazki martwych płodów, przez ciężarówki z plakatami, przez akcje organizowane jedną ze stron? To znaczy, ja bym widział inny kłopot. Może to jest oczywiście część problemu. Natomiast przy czym jednak chciałbym podkreślić, że wolność debaty ma to do siebie, że angażuje różne środki ekspresji i czasami oczywiście te środki ekspresji mogą być uznane za przesadne czy wręcz naruszające prawo. Natomiast chciałbym wskazać, że my żyjemy w czasach także niezwykłej asymetrii medialnej, czyli organizowanie referendum w czasie, kiedy to akurat partia rządząca dysponuje potężnymi wpływami w mediach publicznych oraz w mediach prywatnych zaprzyjaźnionych. Kiedy czytamy w gazecie, dzisiaj z przerażeniem przeczytałem, że Dziennik Rzeczpospolita i Parkiet ma być rozważane jest kupno przez PKN Orlen, czyli kolejna transakcja na rynku medialnym, która może doprowadzić do ugruntowania pozycji dominującej władzy i wpływu na debatę publiczną, no to musimy pamiętać, że o tym, że w takich warunkach właśnie to referendum by się też musiało odbywać. No, panie profesorze, ja od razu powiem, że nie pytam przypadkowo, dlatego że sprawdziliśmy w wirtualnej Polsce, zapytaliśmy Polaków o to, czy właśnie powinno zostać przeprowadzone referendum w sprawie prawa do aborcji i wyniki prezentują się tak, że zdecydowanie tak, 30%, raczej tak, 27%, czyli już łącznie 57% odpowiadających mówi, że referendum w tej sprawie by widziało, a raczej nie 16%, zdecydowanie nie 20, czyli 57 do 36, mniej więcej 5% nie wie, trudno powiedzieć. No, większość Polaków widziałaby to jednak jako temat referendalny. Może warto spróbować. Może to byłby też test dla nas wszystkich. No dobrze, ale tylko panie redaktorze, pan prawdopodobnie mnie zaprosił do tej audycji, dlatego że pewnie ceni pan to, że staram się być konsekwentny w tym, co mówię. I skoro wyraziłem pogląd, który jest pogłębiony i który jest wyjaśniony na kartach książki obywatel.pl i który mam dość dobrze przemyślany, to ten pogląd prezentuję. I teraz między innymi po to mówię, aby obywatele mieli też alternatywę. Państwa mogę zachęcić do tego, czy do przeprowadzenia właśnie takiej ankiety, czy tego typu panel obywatelski na wzór Irlandii byłby rozwiązaniem w tej sytuacji. Bo oczywiście jest to instytucja nieznana bliżej obywatelom, natomiast uważam, że skoro w Irlandii się udało i skoro ten panel doprowadził naprawdę do głębokich przeobrażeń w debacie publicznej na temat dostępności legalnej aborcji, to pójdźmy tą drogą. Panie profesorze, bardziej dopytuję tylko dlatego, że mam pewne wątpliwości, czy w naszej rzeczywistości politycznej nie byłoby tak, że jedna z opcji, jedna ze stron sporu by powiedziała, że właśnie instytucja nieznana, nie róbmy żadnych paneli, nie ma co, nic nie zmieniamy, a druga powie, zmienimy jak wygramy wybory.
i w efekcie nie dzieje się w temacie nic. No dobrze, tylko jeszcze teraz musimy dojść, panie redaktorze, do innej kwestii, a mianowicie, czy w ogóle jest polityczna szansa na to, aby cokolwiek się stało w kontekście dostępności legalnej aborcji. Ja uważam, że to będzie oczywiście potężny temat w czasie kampanii wyborczej i będzie ten temat ogniskował zainteresowanie wokół poszczególnych partii politycznych, ale wydaje mi się, że tak naprawdę trwałe zmiany i rozstrzygnięcia nastąpią dopiero po wyborach parlamentarnych. To panie profesorze, pozwolę sobie jeszcze jeden sondaż pokazać. Pytanie, czy według pana, pani obecne przepisy dotyczące prawa do aborcji w Polsce powinny, i tu parę możliwości wyboru, pozostać bez zmian. 10% Polaków tak mówi, odpowiadających. Powinno się powrócić do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, czyli sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 42% Polaków. I opcja zliberalizowane przepisy aborcyjne, czyli dostępna do 12 tygodnia ciąży aborcja bez pytania pacjentki o powód, 31% Polaków, zaostrzone 5% Polaków. No, jeżeli spojrzy się na te tezy, to wydaje się, że politycy od tego tematu nie uciekną. Nie uciekną, tylko wiemy dobrze, że zorganizowanie referendum to nie jest wcale taka prosta sprawa i czy w ogóle podjęcie jakichkolwiek innych decyzji politycznych. I wydaje mi się, że mimo wszystko będzie partia rządząca dążyła do tego, aby zachować obowiązujące prawo do czasów wyborów. Ja nad tym ubolewam, bo oczywiście jestem zdania, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie dość, że był nielegalny, to jeszcze do tego po prostu zaszkodził niezwykle prawom człowieka. Przecież dyskutujemy teraz o tym wstrząsającym przypadku śmierci kobiety, która nie mogła przeprowadzić zabiegu aborcji, ale pamiętajmy, że przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka też się toczą już bardzo konkretne sprawy, które zostały rządowi polskiemu zakomunikowane i które właśnie tej kwestii dotyczą. Panie profesorze, to ja zapytam wprost. Jaka jest wina Trybunału Konstytucyjnego w tym, co się wydarzyło w Pszczynie? I czy w ogóle wina taka wina jest? Wina Trybunału Konstytucyjnego polega na tym, że rok temu, 22 października 2020 roku, Trybunał Konstytucyjny ograniczył dostęp do legalnej aborcji. Jakiekolwiek zmiany dotyczące prawa aborcyjnego powinny były być przeprowadzane poprzez zmiany parlamentarne, poprzez pogłębioną debatę. Natomiast tutaj wykorzystano mechanizm polegający na tym, że Trybunał wystąpił w roli negatywnego ustawodawcy, łamiąc ustalone prawo, które obowiązywało od ponad 25 lat. Ładnie to ujął Ludwik Dorn. On kiedyś powiedział coś takiego, co mnie jakoś tak ujęło, że ten nasz tak zwany kompromis aborcyjny to było w zasadzie taki przepis około konstytucyjny. On nie był zapisany w konstytucji oczywiście, ale wokół niego, ponieważ powstał on w podobnym czasie, wykuł się w podobnym czasie co konstytucja, to towarzyszyła temu swoista zgoda społeczna. Zgoda społeczna, podkreślam, i tak nie respektowana, ponieważ nie zawsze kobietom się udawało uzyskać zabieg aborcji w tej sytuacji. I panie profesorze, pozwolę sobie też odpowiedzieć od razu tym, co mówi część polityków, która mówi, że wyrok z sytuacją z przyczyny nie ma nic wspólnego, bo wciąż w prawie są przesłanki, które pozwalały ratować życie tej kobiety. Tak, ale wie pan, możemy oczywiście teraz się zastanawiać nad szczegółami, natomiast tak naprawdę wyrok wytworzył wielki strach, tak? Strach tego, że jakimkolwiek przypadkiem aborcji interesuje się prokurator i prokurator skwapliwie analizuje każdą sytuację i tworzy taki tak zwany mrożący skutek. Oczywiście, no, gdyby przepisy były poprawnie tutaj stosowane tak w pełni, czyli gdybyśmy uznali, że zagrożenie dla życia matki powinno być podstawą dokonania aborcji, to pewnie tej tragedii by nie było, ale pamiętajmy o tym, że prokuratura to jest potężna władza w Polsce, potężna, która potrafi zniszczyć każdego człowieka poprzez postawienie, każdego lekarza także poprzez postawienie go w akt oskarżenia na wiele miesięcy, wiele lat, i to tworzy... I myśli pan profesor, że lekarze, zastanawiając się nad tym, jaką procedurę medyczną wybrać, albo czy w ogóle ją wybrać, to mają gdzieś z tyłu głowy właśnie to, że najbliższe lata mogą być właśnie spędzone w ten sposób, że będzie trzeba się tłumaczyć przed prokuratorem, w sądach,
wiele lat procesu, no i nie wiadomo, jak on się skończy? Dokładnie to mam na myśli. Ja mówiłem tutaj o tej sprawie jednej, która jest przed Trybunałem w Strasburgu. Chciałbym o niej trzy słowa powiedzieć. To jest bardzo ciekawa sprawa. Mianowicie tam mieliśmy pacjentkę, która została skierowana na zabieg aborcji. Tam akurat chodziło o wadę genetyczną, trisomię 12. Zabieg aborcji był wyznaczony na 27 stycznia 2021 roku w Szpitalu Bielańskim, a 26 opublikowano wyrok Trybunału. I z dnia na dzień wszystkie zabiegi odwołano, prawda? Pacjentka musiała udać się do Holandii i tam ten zabieg został przeprowadzany. Także to są bardzo konkretne mechanizmy i tutaj I panie profesorze, nie ma, myśli pan, że to są sytuacje jednostkowe? Czy tak wygląda rzeczywistość? To znaczy, to nie są jednostkowe sytuacje, ponieważ mamy coraz więcej kobiet w Polsce, wyjeżdża za granicę i tam jest kilka, prawda, miast, w których można dokonać aborcji w tych sytuacjach, kiedy to nie jest przewidziane polskim prawem, w tym także w tych sytuacjach, które zostały wyłączone przez ustawę. Natomiast no, nie wszystkim pacjentkom się uda wyjechać, nie wszystkie zdążą zorganizować. Mogą się pojawiać także problemy diagnostyczne z dostępem do badań prenatalnych. Panie profesorze, był pan na marszu spod hasła ani jednej więcej? Spod hasła, w zasadzie właśnie spod żądania. Bardzo żałuję, że nie byłem, ale miałem akurat zajęcia na uniwersytecie w tym samym czasie, a to akurat biorąc pod uwagę moje obecne zadania, czyli nauczyciela akademickiego, to jest priorytet, żeby zajęcia prowadzić. I panie profesorze, sądzi pan, że akurat uczyłem sondaże prawa antydyskryminacyjnego. Panie profesorze, i sądzi pan, że ani sondaże, ani te protesty niczego nie zmienią w postępowaniu rządu? Po prostu zamykanie oczu i czekamy? To znaczy, myślę, że rząd już wielokrotnie pokazywał, że różne problemy społeczne oraz problemy dotyczące także chociażby wymiaru sprawiedliwości rozwiązuje na zasadzie przeczekania, czyli ta energia protestów po kilku dniach, kilku tygodniach się wyczerpuje, a rząd ma różne narzędzia, żeby o to w cudzysłowie zadbać. W czasie pandemii, kiedy mieliśmy te wielkie ograniczenia dotyczące w ogóle organizowania zgromadzeń, to wtedy po prostu rząd wykorzystywał do tego pałkę policyjną, w tym czasami pałkę teleskopową. Teraz prawdopodobnie będzie wykorzystana być może jakaś metoda odwracania uwagi od problemu. Natomiast uważam, że tutaj są po prostu zbyt silne interesy polityczne związane z rolą Kościoła w naszej polityce i środowisk prawicowych i skrajnie prawicowych, żeby tutaj rząd się odważył na podejmowanie jakichkolwiek działań liberalizacyjnych w kontekście... To panie profesorze, pytałem o jeden marsz, pozwolę sobie trochę prowokacyjnie zapytać o drugi. A na Marsz Niepodległości pan profesor planuje pójść? 11 listopada. Znaczy, jeszcze, wie pan, nigdy nie miałem takiej okazji, ponieważ ostatnio zazwyczaj bywałem na trybunie honorowej i byłem wśród urzędników państwowych, przedstawicieli władz, którzy na tej trybunie byli, ale tym razem akurat zostałem zaproszony do Oslo na taki dość uroczysty wykład na temat integracji europejskiej. Czyli pan profesor trochę ucieknie od tego tematu, ale nie ucieknie od mojego pytania. A gdyby miał szansę, to by wybrał się na ten marsz? To znaczy, o ile wiem, teraz Marsz Niepodległości nie jest organizowany zgodnie z prawem. To znaczy, obowiązuje postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, które mówi, że tego typu zgromadzenie nie może się odbyć. I to jest, jak rozumiem, obowiązująca litera prawa. No i znów powołam się na to, co mówią politycy. Mówią tak, jeden marsz przeszedł, mógł, drugi marsz nie może przejść. Ale jeden przeszedł, czyli który przeszedł? Ani jednej więcej. A, ten marsz przeszedł. No tak, ale czy panie redaktorze... Tak, po pierwsze, ja nie analizowałem dokładnie tych kwestii prawnych związanych z organizacją Marszu Niepodległości. Ale powiem może w ten sposób, że gdyby był organizowany marsz, który faktycznie ma charakter włączający, który faktycznie obejmuje swoim zasięgiem wszystkich obywateli, w którym uczestniczą wszystkie władze państwowe i w jednym pierwszym rzędzie idzie prezydent państwa, marszałkowie, wicemarszałkowie, prezydent stolicy, liderzy partii opozycyjnych, to oczywiście w takim marszu bym wziął udział jako jedna z osób, która aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, ale o ile wiem, taki marsz się w Warszawie nie zapowiada. Osobą, która ten marsz promuje, jest pan
Bąkiewicz, no, z którego poglądami trudno mi się w jakikolwiek sposób zgodzić. Panie profesorze, pozwolę sobie zmienić dość mocno wątek, ale mamy ograniczony czas, a chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać. Przenieśmy się na granicę polsko-białoruską, bo w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej informacji o dużej grupie migrantów, która zbiera się w okolicy przejścia granicznego. Materiały pokazują, że to są setki, jak nie tysiące osób. Dziennikarze z Mińska pokazują też nagrania jakoby z lotniska. Zniknęli migranci, którzy zwykle tam po prostu byli i sugerują, że zostali wszyscy zabrani właśnie na polsko-białoruską granicę. Nie ma pan takiej obawy, że, no, że zbliża się nam jakaś tragedia, na którą zupełnie nie jesteśmy przygotowani? Ani wojsko, ani Straż Graniczna, ani my. Panie redaktorze, pan mi tu mówi o zbliżającej się tragedii, ale tak jakby pan nie dostrzegał tej tragedii, która się już dzieje na granicy. Wie pan, no przepraszam, tydzień temu na granicy miała miejsce taka sytuacja, bardzo konkretna, gdzie mój były współpracownik na rękach wyniósł z lasu 3-letnie dziecko. Codziennie ratowane są poszczególne rodziny, dzieci, które i wręcz następuje jakieś ściganie się o to, kto pierwszy dotrze do tych rodzin przebywających w lasach, czy organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, czy też Straż Graniczna, bo wiadomo, że jeżeli dotrze Straż Graniczna, to takie osoby nie zostaną zarejestrowane, tylko będą w procedurze pushback, która stanowi absolutne łamanie praw człowieka. Ja na ten temat napisałem w zeszłym tygodniu bardzo ważny dla mnie i mi się wydaje także dla instytucji europejskich tekst pod tytułem Gdzie jest Frontex? To jest tekst współautorstwa z panią profesor Agnieszką Grzelak, gdzie uważamy, że Frontex w tym przypadku powinien współpracować z władzami polskimi w kontekście ochrony granic. Dlaczego? Ponieważ Frontex ma oficerów, którzy zajmują się ochroną praw podstawowych. Czyli dzięki temu przynajmniej choć trochę będziemy mogli władzy patrzeć na ręce. Także ja nie będę się zastanawiał nad tym, co grozi, bo mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, który trwa od ładnych kilkunastu tygodni. I po prostu musimy na ten kryzys zareagować. Musimy przestać udawać, że na granicy się nic nie dzieje. I znowu zapytam, rząd zamyka oczy na to, co się dzieje na granicy? I udaje, że tego problemu nie ma, nie będzie? Czy tworzy ten problem? Rząd nie tyle zamyka oczy na problem, co zamyka nam oczy na problem. Przecież panie redaktorze, gdyby pan jako profesjonalny dziennikarz chciałby pojechać na granicę i zapoznać się z tym, co tam się dzieje w strefie stanu wyjątkowego, to nie ma pan absolutnie jakiejkolwiek na to szansy. Żaden inny dziennikarz nie ma na to szansy. I dlatego my nie wiemy, co tam się dzieje, a tam po prostu według wszystkich obserwacji Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji pozarządowych, także aktorów, którzy się pojawili na granicy. Pewnie pan redaktor czytał fantastyczny wiersz, może fantastyczny, przerażający wiersz Mateusza Damińskiego, który jest efektem jego obecności na granicy. To pokazuje, z czym my mamy do czynienia. To jest jedna, myślę, że z największych tragedii, jakie występują we współczesnej Polsce. I szacunek dla tych, którzy starają się o dotarcie do migrantów i uchodźców, szacunek dla medyków na granicy, dla organizacji pozarządowych, dla Orkiestry Świątecznej Pomocy, dla burmistrza Michałowa i innych włodarzy lokalnych gmin, którzy starają się nieść pomoc humanitarną. Panie profesorze, jakoś tam wyszło nam, że rozmawiamy o tematach, na które rząd zamyka oczy, a zamyka też oczy na tragedię związaną z koronawirusem. To już nie jest ważny temat, którym politycy chcą się zajmować. Mówią, że boją się protestów, boją się Polaków. Premier Mateusz Morawiecki w ten sposób tłumaczy, no brak reakcji na to, co się dzieje. Brak reakcji powoduje odpowiedzialność rządu za kolejne przypadki śmiertelne COVID-19. Jeżeli inne państwa wprowadziły ograniczenia, chociażby polegające na wejściu do obiektów użyteczności publicznej, czy też teatrów, restauracji, kin, polegające na weryfikacji szczepienia, to ja tylko wyjaśnię, że od dzisiaj takie zasady panują w Austrii właśnie. I tak. Od razu też widać zainteresowanie szczepieniami. Widać w Austrii. Ja powiem tak, że w wakacje byłem przez chwilę we Włoszech. Tam regularnie wszędzie byłem sprawdzany, czy mam certyfikat szczepień. We Francji te zasady też już obowiązują od dłuższego czasu. I naprawdę czas najwyższy to wprowadzić. No dobrze, panie profesorze, a jak słyszy pan z ust ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, że lada chwila będą przepisy, które pozwolą pracodawcy sprawdzać, czy pracownik jest zaszczepiony?
No to tak samo, to znaczy to jest dokładnie jedno z tych rozwiązań, które może służyć ograniczeniu epidemii. Pracodawcy powinni mieć tego typu możliwości weryfikacji, no bo i cały problem polega na tym, takie rozwiązanie by poparł i ono jest zgodne z przepisami i konstytucji, i obowiązującego prawa. Tak, absolutnie. Konstytucja pozwala na to, aby ograniczać nasze prawa i wolności, o ile po pierwsze służy to realizacji interesu publicznego, w tym przypadku to jest ochrona zdrowia publicznego. Po drugie, o ile jest to wprowadzone ustawą, czyli tu jest niezbędna ustawa. Po trzecie, o ile jest to środek proporcjonalny do realizowanego celu. Uważam, że zarówno sprawdzanie szczepień przy wejściu do teatrów, restauracji i tak dalej, jak również przyznanie pracodawcy prawa weryfikacji szczepień, są to środki, które są adekwatne do sytuacji i byłyby zgodne z konstytucją. I tu musimy postawić kropkę. Profesor Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu. A my nie kończymy naszego programu. Zostaniemy w wątkach medycznych, bo naszym gościem już jest Bartosz Fiałek, lekarz-reumatolog. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Obostrzeń nie ma, bo byłyby protesty. Tak chyba można w skrócie wypowiedź premiera streścić, Mateusza Morawieckiego, o tym, dlaczego rząd toleruje wysokie wskaźniki zakażeń. I myśli pan, że to sensowne wyjaśnienie? Nie. Wszystko i pan profesor Bodnar powiedział przed chwilą o tym, że, bo ja nie jestem ani konstytucjonalistą, ani prawnikiem, natomiast pan profesor Bodnar powiedział, że jeżeli wprowadzenie obostrzeń jest proporcjonalne do tego, co chcemy osiągnąć, to można to zrealizować. I tutaj wiemy, że sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 w Polsce jest bardzo trudna. Umierają ludzie. Ja w sobotę miałem dyżur, czyli 2 dni temu w szpitalnym oddziale ratunkowym. Coraz większa liczba pacjentów z COVID-19 i coraz mniej miejsc w szpitalach dla pacjentów z COVID-19. Ja chociażby wynająłem, nazwijmy to, ostatnie 2 miejsca w szpitalu, który zajmuje się pacjentami z COVID-19 w Przasnyszu, a miałem pacjentów 4, 2 mogłem tam wysłać. Tak więc widzimy, że jest źle i w mojej ocenie powinno wprowadzić się takie rozwiązania, które będą zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa na terytorium. Ale to, panie doktorze, mam rozumieć, że rząd podjął jakąś ryzykowną grę o to, czy uda się przetrzymać 4. falę bez obostrzeń, czy może się nie uda. Sprawdzimy wytrzymałość systemu opieki i zdrowia. No i jak się akurat uda, no to nie będzie trzeba cierpieć w sondażach, nie będzie kontrowersji. No ja to też niestety widzę tak jak pan redaktor i to jest bardzo smutne, bo nasz system opieki zdrowotnej, i o tym wiemy, on już jest niewydolny, on był niewydolny przed pandemią. Tak więc jak przychodzi do systemu kolejna choroba, która sprawia, że trafia bardzo duża liczba nowych pacjentów do szpitali, to my po prostu tę granicę niewydolności systemu opieki zdrowotnej przekraczamy. I z tego mamy te już sławetne i niestety zgony, których można byłoby uniknąć. I to jest przeogromny problem, ponieważ wiemy, że z jednej strony szczepienia ochronne przeciw COVID-19, a z drugiej strony właśnie zasady sanitarno-epidemiologiczne, tudzież restrykcje, jakie tak nazywamy. Są to 2 drogi, 2 środki, które są w stanie jednoznacznie pozwolić nam na kontrolę przebiegu epidemii COVID-19 na danym terenie. Tak więc ja osobiście uważam, że powinno się wprowadzić albo obowiązki szczepień, albo i obowiązki szczepień w newralgicznych grupach i respektowanie zasad sanitarno-epidemiologicznych pod groźbą wysokich i kar. I panie doktorze, pan jako lekarz, przedstawiciel tej grupy, nie czułby się zmuszony, gdyby pojawiły się przepisy, że wszyscy pracownicy służby zdrowia muszą być zaszczepieni? To już koniecznie powinno być dawno wprowadzone i takie zasady zostały wprowadzone w wielu innych krajach, chociażby ostatnio również w Stanach Zjednoczonych Ameryki, po tym jak Pfizer-BioNTech, ta szczepionka przeciw COVID-19, została dopuszczona już niewarunkowo, a standardowo przez Agencję do Spraw Żywności i Leków FDA do obrotu. Tak więc pracownicy ochrony zdrowia to jest pierwsza grupa i również osoby niemedyczne pracujące w placówkach leczniczych to są pierwsze grupy, w których powinno taki obowiązek szczepień się wprowadzić. Panie doktorze, a jak widzi pan takie wyniki w niedzielę? 12,5 tysiąca potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. Od dawna, od wielu miesięcy takiego wyniku i w weekend, i w ogóle w ciągu tygodnia
nie widzieliśmy. To co pan sądzi o tej czwartej fali? Ona się dopiero rozpędza? To, o czym wiedzieliśmy i to, o czym mówiliśmy już latem, to znaczy hipertransmisyjny, świetnie transmitujący się, rozprzestrzeniający nowy wariant Delta nowego koronawirusa sprawia, że pomimo, że mamy wyszczepionych mało, ale jednak, bo około 53% mówię o pełnym wyszczepieniu Polek i Polaków, to jednak mamy tak bardzo dużą liczbę chorych i niestety coraz większą liczbę osób wymagających hospitalizacji. To było do przewidzenia i my o tym wiedzieliśmy, bo trzeba pamiętać, że Izrael, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania to kraje, które znacznie wcześniej mierzyły się z tym wysoce zakaźnym wariantem nowego koronawirusa i my widzieliśmy, że to również do nas przyjdzie, bo niestety, ale wariant Delta jest tak dobrze transmitującym się wariantem, że on wypiera inne warianty ze środowiska tam, gdzie się pojawia i później powoduje rozprzestrzenianie się epidemii na danym terytorium. A panie doktorze, gdybym miał pana zapytać o pana doświadczenie, kiedy jest ten najgorszy okres chorobowy? To jest teraz, w listopadzie, czy może to dopiero przyjdzie w grudniu, w styczniu, w lutym? Z doświadczenia innych krajów widzimy, że epidemia COVID-19 na tamtym terenie trwała mniej więcej od 6 do 8 tygodni. U nas trwa 3 tygodnie. To znaczy i wydaje się, że najgorsze niestety dopiero przed nami. I to również by się zgadzało z tym, co przedstawiają chociażby polscy naukowcy w kontekście modeli matematycznych, bo jednak na przełomie listopada i grudnia my oczekujemy tego punktu kulminacyjnego przebiegu epidemii COVID-19 w Polsce. Więc ja osobiście uważam, że najgorsze jeszcze przed nami. Ale jak pan doktor słyszy o tym, że pojawia się coraz więcej leków na COVID, to myśli pan doktor, że to zmienia trochę reguły gry, że to jest jakaś szansa w tym roku? Na pewno tak, natomiast czym innym są szczepienia, których no, nie wyprze się żadnym lekiem, ponieważ szczepienia mają działanie profilaktyczne, mają doprowadzić, żeby choroba w ogóle się nie pojawiła, tak więc nie pojawiły się mutacje, które mogą całkowicie ominąć naszą odpowiedź odpornościową i przede wszystkim, żeby ludzie nie trafiali do szpitali, ale warto mieć dwa narzędzia, narzędzie profilaktyczne oraz narzędzie lecznicze i te leki, które się pojawiają, mamy już przeciwciała monoklonalne, jednak dostęp do nich z powodu małej liczby tych leków, ale również ultra wysokiej ceny jest bardzo mały w tych krajach biedniejszych. Natomiast pojawiają się również tabletki, poza tak jak mówię, to jest bardzo ważne, bo przeciwciała monoklonalne trzeba podać w szpitalu podskórnie bądź dożylnie, a pojawiają się tabletki, które będzie można podawać na początku choroby. Ale właśnie chciałem panie doktorze pytać, czy te ostatnie odkrycia, te ostatnie informacje dotyczą prostych leków, które ja będę chory, będę po teście, lekarz mi przepisze, kupię w aptece, sam sobie podam, czy to wszystko są preparaty, które trzeba będzie podawać w szpitalu, trzeba będzie podawać tym, którzy są mocno chorzy. I to jest właśnie cezura, to znaczy mamy rewolucję, bo te tabletki będzie można przyjmować w domu. To będą leki, które będą przeznaczone dla osób, najczęściej mówi się od wystąpienia, 5 dni od wystąpienia objawów choroby i wówczas osoby z dużym ryzykiem progresji choroby, co to znaczy z dużym ryzykiem rozwoju choroby do ciężkiego przebiegu, będą taki lek mogły mieć przepisany i wówczas w domu przez 5 dni będą mogły go przyjmować. Jeżeli chodzi o molnupiravir, bo on już został chociażby w Wielkiej Brytanii dopuszczony do obrotu, to 4 tabletki rano, 4 tabletki wieczorem przez 5 dni, czyli 40-tabletkowy kurs kosztujący ponad $700 zmniejsza ryzyko wystąpienia hospitalizacji bądź zgonu właśnie u osoby z dużym ryzykiem progresji choroby o około 50%, bo 48%. Tak więc jest to cezura, jest świetnie, ale lek Pfizera, który jeszcze no nie został dopuszczony do obrotu, no około 89%. Ale z drugiej strony, panie doktorze, muszę o tym zapytać, no bo przez całą epidemię pojawiają się doniesienia o magicznych lekach, no, które się nie sprawdzają. Amantadyna miała pomagać, temat zniknął. Osocze ozdrowieńców miało pomagać, temat zniknął. Czy tu nie ma takiego ryzyka? Zdecydowanie tak. Leki cały czas są poszukiwane i na przykład fluvoxamina, lek, który stosowany jest w depresji oraz w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, też wykazuje w badaniach bardzo dobre wyniki. To znaczy wszystkie leki są badane albo i
te leki, które już znamy z leczenia innych chorób, na przykład molnupiravir, pamiętajmy, to jest 2014 rok i lek, który powstał w Stanach Zjednoczonych w celu leczenia grypy, a jednak okazuje się, że jako analog nukleozydów prowadzący do wystąpienia mutacji właśnie w tym łańcuchu polipeptydowym nowego koronawirusa doprowadza do tak zwanej teorii katastrofy błędu, czyli jest tak dużo mutacji w tym materiale genetycznym nowego koronawirusa, że on po prostu się nie replikuje, nie namnaża. Czyli lek na grypę jest skuteczny w leczeniu zakażenia nowym koronawirusem, ale też powstają leki, które są specyficzne, tak jak chociażby lek Pfizera, specyficzne właśnie dla COVID-19. Ale panie doktorze, pozwolę sobie wrócić do mojego pytania. Amantadyna była jednym wielkim mitem? W mojej ocenie tak i widzimy, ostatnio czytałem pracę lekarzy z Meksyku, którzy wskazali jednoznacznie. Amantadyna nie jest skuteczna, nie poprawia rokowania pacjentów z COVID-19, przez co zarzucono w Meksyku badania na temat skuteczności i bezpieczeństwa tego leku. Ivermektyna tak samo. Jest to lek, który jest nieskuteczny. Jest to lek stosowany w przeciwpasożytniczym leczeniu koni i u ludzi nie jest skuteczny w kontekście leczenia COVID-19. On oczywiście przedklinicznie na komórkach ma fajne działanie antywirusowe, przeciwwirusowe, ale u ludzi już się nie sprawdza w leczeniu COVID-19. I osocze ozdrowieńców też wszystkie badania, YAMA, NAME, Nature, akurat osocze ozdrowieńców w domu zwykle się nie trzyma, a mam wrażenie po takim pobieżnym przeczytaniu mediów społecznościowych, że spora grupa Polaków wciąż amantadynę ma, ale jak rozumiem, dr Bartosz Fiałek sugeruje, żeby jej nie stosować. Nie przyjmować. Jednoznacznie sugeruje, żeby i na tym, panie doktorze, kończymy. Bartosz Fiałek, lekarz. Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. A za chwilę z nami będzie kolejny gość. Wracamy do tematów politycznych. Zostańcie państwo z nami. Kolejny gość, Marcin Duma, prezes Ibris United Service. Witam serdecznie, panie Marcinie. Witam, dzień dobry, kłaniam się. No i wracamy do tematów politycznych. Muszę zacząć od pytania o to, kto ma pomysł w ostatnich tygodniach na politykę i kto zyskuje, a kto powinien się martwić, którzy politycy, która partia. Więc zacznijmy od sondaży, od najzwyklejszych sondaży politycznych. Na kogo dzisiaj głosowaliby Polacy? No po długich tygodniach, gdzie w tych sondażach działo się niewiele, dzisiaj w tym sondażu, który wspólnie publikujemy, wreszcie coś się zadziało. A wreszcie jest jakaś akcja. Wreszcie jest jakaś akcja, tak. Po długim wyczekiwaniu na to, żeby coś się wydarzyło, w końcu takie wydarzenie mamy. Co się dzieje? Prawo i Sprawiedliwość zalicza dość istotny spadek. Traci niemal 5 punktów procentowych i z poziomu 37% spada na trochę powyżej 32%. Oczywiście cały czas utrzymuje prowadzenie, niemniej jednak ten wynik jest znacznie gorszy od odnotowanego 2 tygodnie temu. W stawce opozycyjnej zmienia się niewiele, poza jedną rzeczą, a mianowicie Szymon Hołownia i jego ugrupowanie również wyraźnie zyskują. To są takie dwie najistotniejsze zmiany, które obserwujemy. No to rozumiemy sobie, panie Marcinie, te zmiany. Co w 2 tygodnie wydarzyło się takiego, że Prawo i Sprawiedliwość tak mocno tąpnęło w sondażach? No właśnie, wydawałoby się, że taką rzeczą dość oczywistą, jeśli chodzi o tę zmianę, byłaby sprawa śmierci pacjentki w Pszczynie. Natomiast, żeby być takim absolutnie jakby w porządku i szczerym, to trzeba sobie powiedzieć, że tę zmianę myśmy odnotowali tak na dobrą sprawę 1,5 tygodnia temu. Czyli zanim jeszcze sprawa ani jednej więcej, czyli sprawa aborcji w ogóle wybuchła. Wiemy też, jakiego typu lęki mają ci wyborcy,
Prawa i Sprawiedliwości, którzy, co do których moglibyśmy przypuszczać, że opuścili PiS, czyli są winni tego. I tego jakiego spadku. Typu są to lęki? Może to wysokie są, ceny w sklepach? Ostatnio temat też numer jeden, może nie, numer dwa, numer trzy. Ceny w sklepach, ceny na stacjach benzynowych, może to ich odstrasza od opcji rządzącej? Mamy dwa tematy. Ceny oczywiście tak, natomiast one są tym drugim czynnikiem, który wpływa, czyli tym słabszym. Najmocniejszym czynnikiem, który wpływa na emocje dzisiaj wyborców, jest narastająca czwarta fala pandemii. I nie chodzi tutaj o lęk przed falą, przed zachorowaniem, przed przepełnionymi szpitalami, tylko lęk przed kolejnym lockdownem. To jest ta emocja, która dzisiaj jest najsilniejsza wśród Polaków. I oczywiście tutaj teraz przechodzimy do cen. Wzrastające ceny również ich niepokoją. Przy czym te ceny pozostają oczywiście w pewnej łączności też z pandemią. To znaczy pandemia postrzegana jest jako źródło kryzysu, też tego o wymiarze gospodarczym. W ogóle od paru miesięcy obserwowaliśmy powiązanie tych dwóch lęków, czyli lęku o gospodarkę, o jej kondycję, o kondycję finansową z sytuacją covidową, z efektem lockdownów. I tak to się wyborcom, Polakom w głowach skleiło. Ale to panie Marcinie, w takim razie mam rozumieć, że ostatnie wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że żadnego lockdownu nie będzie, że jest nowa taktyka, nowa strategia, to chyba doskonale właśnie wpisują się te nastroje społeczne i stąd premier mówi, że nic nie robimy. No pytanie, jaki to będzie miało efekt, to znaczy na ile Polacy będą w stanie uwierzyć w te zapewnienia. Chociaż jeżeli spojrzymy dzisiaj znowu też na sondaż publikowany przez Wirtualną Polskę, to można zauważyć, że premier cieszy się poparciem 40% Polaków. 40% Polaków ocenia go dobrze. Co ciekawe, ten odsetek tych dobrych ocen utrzymuje się na stałym poziomie 39-41% mniej więcej od kilku miesięcy. Czyli spadek po stronie PiS-u nie ma jakby swojej kontynuacji czy przełożenia na notowania premiera. Czyli rozumiem, że premier nie jest wskazywany jako winny tej całej sytuacji. Premier nie jest wskazywany jako winny. Nie jest takie jednoznaczne powiązanie. Nie ma takiego jednoznacznego powiązania. Co warto jeszcze sobie powiedzieć... Ale panie Marcinie, bo skoro już mówimy o tym, jak jest oceniany premier Mateusz Morawiecki, to od razu powiem o tym, co dziś rano w programie Tweet mówił Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS-u, który mówił, że trzeba by było sprawdzić, jakie było poparcie innych premierów i wtedy można jakoś odpowiadać, czy premier Mateusz Morawiecki jest gorzej oceniany, lepiej oceniany. Może to jest po prostu taka stała już, że premier w Polsce jest oceniany źle w większości przypadków, po prostu. No tak jest. To znaczy mamy taką krótką premię na samym początku premierowania, a potem zazwyczaj jest ciut gorzej. Natomiast jeżeli znowu cofniemy się troszeczkę i spojrzymy na to, jak premier był oceniany na przykład trochę ponad rok temu, czyli jeszcze przed rekonstrukcją tą, która się odbyła jesienią zeszłego roku, to te wyniki były znacznie lepsze niż premierów w podobnym momencie urzędowania w przeszłości. Czy dzisiaj są lepsze? No dzisiaj także są lepsze od innych wcześniejszych premierów, którzy w drugiej kadencji, o tych było niewielu, ale w tym miejscu kadencji, w tym roku urzędowania byli oceniani. Premier Morawiecki jest pewnym zasobem Prawa i Sprawiedliwości, który raczej trzyma te notowania w jakimś takim wyższym punkcie, niż ciągnie PiS w dół. No właśnie chciałem o to pytać, czyli rozumiem właśnie, że skoro jest to cenne aktywo, to pomysł wymiany premiera raczej nie powinien się pojawiać, bo to cenne aktywo po prostu źle byłoby wyrzucić. Mhm. To znaczy, to też trzeba mieć świadomość tego, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość i jego wyborcy postrzegają, czy bardziej wyborcy niż Prawo i Sprawiedliwość, postrzegają sytuację po stronie z tych osób kluczowych w Prawie i Sprawiedliwości. Nie ma dzisiaj alternatywy dla Mateusza Morawieckiego. Żaden inny polityk nie będzie pasował w głowach wyborców do tej roli. Nawet Jarosław Kaczyński. I w związku z tym jakby premier Mateusz Morawiecki w głowach wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest niewymienialny. Taką samą pozycję zajmuje Jarosław Kaczyński, który jako prezes partii
również jest niewymienialny, bo wyborcy Prawa i Sprawiedliwości niespecjalnie wyobrażają sobie, kto mógłby go w ogóle zastąpić. Ale akurat prezes już takie delikatne sygnały wysyła, że nie będzie zawsze tym prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Ale zostawmy na chwilę opcję rządzącą, panie Marcinie, bo mówiliśmy o dwóch zaskoczeniach. Pierwsze dotyczące spadku notowań Prawa i Sprawiedliwości, a drugie dotyczące zysków Szymona Hołowni. Tylko jak wyjaśnić to, co się dzieje u notowań Szymona Hołowni? Wydawać by się mogło, że ostatnie dwa tygodnie nie były jakieś przełomowe dla polityków i dla samego Hołowni. Raczej ton nadawał Donald Tusk. Były konferencje, były wywiady, były wystąpienia. Tak, to prawda. Szymon Hołownia nie miał żadnego efektownego wejścia w ostatnich tygodniach. Natomiast jeśli przyjrzymy się temu, w jaki sposób on buduje swoją działalność polityczną, to widać, że on powoli, ale bardzo sukcesywnie, metodą małych kroczków, wychodzi z tego dołka, z jednej strony komunikacyjnego, z drugiej strony wizerunkowego, którym był powrót Donalda Tuska i który no, zdemolował Szymona Hołownię. I kiedy Koalicja Obywatelska zdemolowała Polskę 2050. Więc ta strategia małych kroczków, powolnego powrotu, subtelnych komunikatów być może procentuje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że obserwujemy pewną prawidłowość. W momencie, kiedy wyborcy, kiedy PiS traci, to Szymonowi Hołowni przybywa. To nie znaczy oczywiście, że wyborcy PiS-u przychodzą do Hołowni, bo jakby z naszych badań wynika wprost, że nie ma tego przepływu. Jeżeli wyborcy PiS-u gdzieś odpływają, to odpływają do niezdecydowanych. Niemniej jednak w momentach trudnych dla PiS-u to poparcie dla Szymona Hołowni, rośnie i tutaj też taką sytuację obserwujemy. Panie Marcinie, chciałem poruszyć jeszcze jeden wątek, jeszcze jeden sondaż, który wspólnie przeprowadziliśmy, to znaczy referendum w sprawie prawa do aborcji. W sumie 57% Polaków raczej tak, zdecydowanie tak, 36% Polaków raczej nie, zdecydowanie nie. Myśli pan, panie Marcinie, że to wystarczy, żeby przekonać polityków do przeprowadzenia referendum, czy to jednak jest po prostu za mało? Większość na tak, ale nie taka większość, tak, ale... która powodowałaby, że trzeba reagować, no powiedzmy sobie szczerze. Być może jest tak, że Polacy nie są gremialnie przekonani do tego, że referendum jest tą najlepszą metodą do rozwiązania tej kwestii, czy rozstrzygnięcia tej kwestii. Jeżeli też przyjrzymy się woli Polaków co do tego, jakby oni chcieli, żeby ta sprawa aborcyjna wyglądała, to znaczy jak powinny wyglądać unormowania w Polsce, to widzimy, że znacznie więcej osób jest za liberalizacją prawa obecnego aborcyjnego w Polsce, niż chciałoby referendum. Więc być może to jest kwestia postrzegania tego narzędzia, czy instrumentu demokracji bezpośredniej, jakim jest referendum, jako nie do końca właściwego dla rozwiązania tej sprawy i złożenie zaspokojenia tej potrzeby społecznej, jaką jest mimo wszystko zmiana obecnego stanu rzeczy, zmiana obecnego prawa aborcyjnego w ręce polityków na zasadzie załatwcie to, dowieźcie nam to, czego byśmy chcieli, ale to nie jest tak, że chcielibyśmy być w to angażowani albo żebyśmy tutaj stoczyli wielką społeczną walkę w trakcie kampanii referendalnej. No dobrze, ale to musimy w takim razie zapytać tylko, czy wśród wyborców opcji rządzącej, która decydowałaby przecież o tym, jak mają wyglądać przepisy, wśród wyborców partii rządzącej są zwolennicy albo powrotu do kompromisu, do sytuacji sprzed ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, albo zwolennicy liberalizowania, bo może z punktu widzenia politycznego, wiem, brutalne, Prawo i Sprawiedliwość znów nie musi nic robić, bo wyborcy nie chcą. To nie jest do końca prawda. W takim badaniu, które przedstawialiśmy na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, opowiadaliśmy o pewnej dużej zmianie, która się dokonała w polskim społeczeństwie, także wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Sprowadzając to do takiego dosyć krótkiego omówienia, to polskie społeczeństwo staje się dużo bardziej liberalne, dużo bardziej progresywne i dotyczy to także tych, którzy dotychczas byli gdzieś indziej, to znaczy ideowo byli gdzieś indziej, czyli do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Oni stają się bardziej progresywni, oni chcą dużo bardziej liberalnej polityki, jeśli chodzi o sprawy kulturowe, cywilizacyjne, reprodukcyjne. I to jest presja, która na partię rządzącą, dzisiaj rządzącą, czyli na Prawo i Sprawiedliwość, na pewno przez ich wyborców będzie wywierana. Jeżeli spojrzymy na skutki tego trendu, to odpływ wyborców
po październiku zeszłego roku był bardzo wyraźny. Dzisiaj, jeśli PiS chce zawalczyć o serca i umysły swoich byłych wyborców, jeśli chce zawalczyć o serca i umysły swoich umiarkowanych wyborców, to nie ucieknie przed sprawami światopoglądowymi, a elektorat Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj jest gotowy na znacznie bardziej liberalne podejście do spraw LGBT, aborcji czy in vitro. No tylko, panie Marcinie, pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość nadąża za tymi zmianami, po prostu je wyczuwa? No, ale to myślę, że tutaj trzeba by było posadzić polityka, który by powiedział, na ile oni chcą podążać. To, albo panie Marcinie, mówiliśmy o dwóch zaskoczeniach, Prawo i Sprawiedliwość, Szymon Hołownia, ale wydaje mi się, że trzecim zaskoczeniem jest to, że Platforma Obywatelska nie zyskała, też straciła. Znaczy, pamiętajmy o tym, że 1,7 punkta procentowego czy 2 punkty procentowe zaokrąglając, to nie jest zmiana istotna statystycznie. To znaczy, że owszem, no, jest różnica, jeśli chodzi o liczby, natomiast z punktu widzenia statystycznego to nie jest różnica. To inaczej w takim razie. No, ale żadnego powiększenia posiadania właśnie nie było, nie zyskała. Pomimo tej aktywności Donalda Tuska, rzeczywiście nie obserwujemy jakby tego oczekiwanego, myślę, że przez Koalicję Obywatelską, dalszego wzrostu i tej pogoni za PiS-em. Być może to jest kwestia tego, że Koalicja Obywatelska nie wychodzi z żadnymi nowymi komunikatami. Że ten komunikat taki czysto antypisowski nie wystarcza już na ten efekt wow, który Donald Tusk osiągnął na początku swojego ponownego wejścia do polskiej polityki. I to, co Koalicja Obywatelska musiałaby dzisiaj zrobić, to z całą pewnością wyjść może trochę ze zmienioną, może zupełnie nową opowieścią dla wyborców opozycyjnych. Czyli ta opowieść pod tytułem wiem, jak wygrać z Jarosławem Kaczyńskim, bo wygrywałem z Jarosławem Kaczyńskim, to na Polskę 2021 po prostu za mało. To jest bardzo ważna opowieść, bo to jest wielki zasób, który Donald, taki wizerunkowy, który Donald Tusk posiada. Czyli tak, to ja jestem tym facetem, który wygrał z Jarosławem Kaczyńskim i mogę zrobić to znowu. To na pewno jest dobry fundament, jeśli chodzi o budowę wiarygodności przekazu Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska w ogóle. I mówienie o tym jest istotne, no bo to jest, jak mówię, to jest budowa fundamentu. Natomiast na tym fundamencie być może jest już oczekiwanie, żeby powstało coś więcej, żeby ten dom miał ściany, no i żebyśmy powoli przymierzali się do budowy dachu. Tylko że ta sytuacja z tym oczekiwaniem jest dość trudna. Pamiętajmy, że do wyborów mamy no, 2 lata i wychodzenie z taką opowieścią zbyt wcześnie może być falstartem dla partii. No i to jest pewna pułapka, w której znalazła się Koalicja Obywatelska, między możliwościami a oczekiwaniami, czyli swoimi możliwościami i oczekiwaniami wyborców. Ale z drugiej strony, panie Marcinie, przez ile tygodni, ile miesięcy na pytanie, jaki macie program, można odpowiadać, że pokażemy go później? To też wydaje się nie być poważne w stosunku do wyborców. No oni kiedyś muszą usłyszeć, co się zmienia. Ostatnio pytałem o to profesor Hannę Gronkiewicz-Waltz, która akurat nie jest już czynnym politykiem, choć jak mówiła, składki płaci. No i przekonywała, że ten pomysł jest, albo można podsumować tak, że nie zabierzemy tego, co Prawo i Sprawiedliwość dało. A to no też tak, nie jest, to jest nic nowego. Takie minimum, to jest tylko takie minimum. No w zasadzie, słuchajcie, nie bójcie się, nie zabierzemy 500+. Natomiast no to nie jest program, tylko pewna obietnica bardzo wycinkowa. I tutaj znowu wrócę do możliwości versus oczekiwania do tej sytuacji. Pokazywanie kompletnego programu, który się następnie nie będzie zmieniał, tylko będzie raczej opowiadany, na 2 lata przed wyborami, to jest trochę wystawienie się przeciwnikom. Pamiętajmy, że walka, taka polityczna, którą prowadzi Koalicja Obywatelska, nie toczy się między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością, bo wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie zagłosują na Koalicję Obywatelską, oni raczej mogą nie pójść do głosowania. Ta walka toczy się między ugrupowaniami opozycyjnymi. To tam jest ta rywalizacja o wyborcę. I pokazanie kompletnej takiej skończonej wizji pewnej Polski, którą chcielibyśmy budować po wyborach, jest trochę wystawieniem się na strzał swoim politycznym przeciwnikom, którzy no, w zasadzie są po tej samej stronie barykady. Ale to oznacza, panie Marcinie, że wielka koalicja przeciwko Zjednoczonej Prawicy w sumie nie jest możliwa,
skoro to pomiędzy dzisiaj? Opozycją rozgrywa się walka o wyborców, no to w sumie po dzisiaj co się jednoczyć? Dzisiaj nie jest możliwa. Co nie znaczy, że za rok albo rok z kawałkiem przed wyborami takiej koalicji nie da się sformować. Tylko, że to, co się dzieje dzisiaj, to jest ta rywalizacja o jak najlepszą pozycję wyjściową do negocjacji w tej koalicji. Jakby to jest sens polityki po stronie opozycyjnej. Prawo i Sprawiedliwość ma ten komfort, że jakby nie musi się w ten sposób bawić. Jest oczywiście kwestia Solidarnej Polski, w jaki sposób też ustawienia jej przed wyborami w takim miejscu, żeby nie zaszkodziła, plus ciężar rządzenia. Natomiast strona opozycyjna dzisiaj walczy o pole position w tym ostatecznym wyścigu wyborczym za 2 lata. I to nam mówił Marcin Duma. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę i za te wyjaśnienia. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. A w programie Newsroom to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Za chwilę Artur Soboń, wiceminister Artur Soboń, będzie gościem programu Money, to się liczy. A za dziś dziękuję, Mateusz Tajczak, i do zobaczenia. To jest program Money, to się liczy, a naszym gościem Artur Soboń, wiceminister rozwoju i technologii. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Miesiąc od bycia w nowym ministerstwie, umościł się pan już na nowych włościach? Niespełna miesiąc, trochę też specyficzny, ponieważ dopiero od niedawna mamy komplet, to znaczy mamy również ministra, pana Piotra Nowaka. No więc organizujemy się, ale oczywiście pracujemy na stop. No to świetnie. Rozumiem, że jeszcze docieranie się z nowym szefem, czy jesteście już dotarci, zwarci, gotowi do dalszej pracy? Znaczy, z całą pewnością się znamy, to nie jest tak, że się nie znamy. Na pewno trzeba ułożyć ministerstwo na nowo, no bo jest oczywiście nowy minister, ale z panem Piotrem Nowakiem mieliśmy okazję współpracować jeszcze w czasach, kiedy byliśmy w połączonym resorcie pod kierownictwem ministra Jerzego Kwiecińskiego i obaj pełniliśmy tę funkcję wiceministra. Panie ministrze, jakie to te nowe zadania na najbliższy czas? Czym pan będzie się głównie zajmował w nowym resorcie? A też jestem to ostrożny w tym, aby coś tak na pewno deklarować, bo chciałbym, aby to było wypracowane w ramach kierownictwa resortu, ale to, co mogę powiedzieć, to to, że będę nadzorował Departament Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Niskoemisyjnej, ale także stworzę własny departament pod zadanie pełnomocnika, czyli Departament Koordynacji Polityk Lokalnych. I w ramach tych departamentów to są kwestie, które chciałbym kontynuować to, co rozpocząłem kiedyś, czyli likwidację użytkowania wieczystego. Chciałbym zrobić to także dla przedsiębiorców. A jeśli chodzi o gospodarkę niskoemisyjną, to pewnie czeka nas dalszy etap prac legislacyjnych nad ustawą onshore'ową, ale to jeszcze tutaj wymaga... Wszystko przed nami. Dobrze, będziemy to sprawdzać, jak postęp tych prac. Może o tym, co tu i teraz, to co najważniejsze. Taki niechlubny rekord w ten weekend, blisko 12,5 tysiąca zakażeń na koronawirusa. Czwarta fala pandemii w natarciu, coraz więcej zakażeń. I chciałbym zapytać, jak w rządzie się na tę czwartą falę państwo zapatrują. Czy będziemy musieli spodziewać się lockdownu, czy może na ten lockdown nas jednak nie stać? I też pytanie, czy rządu PiS nie stać politycznie na ten lockdown, bo dla takie głosy, które mówi premier Morawiecki, można byłoby wysnuć takie zdanie. No więc jak tam rząd patrzy na czwartą falę i czego możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach? Czy wraz z kolejnymi odsłonami epidemii jesteśmy oczywiście lepiej przygotowani i mądrzejsi. I ta infrastruktura, którą zbudowaliśmy, także te wyśmiewane szpitale tymczasowe przez naszą opozycję, to wszystko sprawia, że dzisiaj nie ma problemu z dostępem i do testów, i do szczepień oczywiście, ale także do opieki medycznej, czy dostępu do łóżek, czy do respiratorów, czy do tlenu, czy do specjalistów, lekarzy, którzy mają też tutaj już swoje doświadczenia i mówią jedno, że
dzisiaj dużo lepiej, czy nieporównywalnie lepiej chorobę znoszą osoby zaszczepione niż te, które się nie zaszczepiły, więc to jest, myślę, wniosek najważniejszy. Natomiast lockdownu nie planujemy, tak jak i nie planujemy odejścia od tej reguły, którą przyjęliśmy od samego początku, o tym mówiliśmy, czyli dobrowolności szczepień. Lockdownu nie planujemy, no to dopytam raz jeszcze, odbijając się od słów premiera Morawieckiego, który bezpośrednio wskazuje, w weekend nawet wskazał o tym, że lockdown na zachodzie powoduje protesty, a protesty to wyjście ludzi na ulicę, a to kolejny wzrost zakażeń, ale mam takie wrażenie, że to słupki sondażowe decydują o tym i ewentualnie strach przed przegraną kolejnych wyborów, czy lockdown będzie, czy nie będzie. A to ja bym chciał znać odpowiedź w takim razie, panie redaktorze, czy lockdowny służą, czy nie służą, bo można pewnie patrzeć na to dwojako. Są tacy, którzy się boją i to jest naturalne, bo epidemia jest niekiedy bardzo dramatyczna w swoich skutkach, nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia, i można by powiedzieć, że oni chcą pewnie większych restrykcji. Są tacy, którzy w wyniku tych restrykcji no, mają bardzo ograniczoną albo całkiem wyłączoną na przykład działalność gospodarczą, i oni przez lockdown oczywiście rozumieją przede wszystkim to wsparcie państwa, którego udzielaliśmy na utrzymanie płynności i zatrudnienia, więc to nie jest. A są pieniądze na to, żeby utrzymać tę płynność i zatrudnienie, gdyby trzeba było wprowadzić lockdown? Bo przed chwilą w programie Newsroom gościł Bartosz Fijałek, lekarz, który mówi: u mnie na oddziale coraz więcej pacjentów covidowych, coraz mniej łóżek. No więc jeśli trzeba by było myśleć o lockdownie, może regionalizacja znowu przybrałaby ogólnopolski wymiar. Czy są po prostu w kasie pieniądze na to, by wesprzeć przedsiębiorców na czas ewentualnego lockdownu? W pierwszej kolejności, i tak też wydatkowaliśmy ponad 200 miliardów złotych, uważaliśmy, że trzeba utrzymać zatrudnienie i że trzeba utrzymać płynność. Nie można dopuścić do upadłości, nie można dopuścić do zerwania łańcucha dostaw, do zerwania normalnego funkcjonowania i konieczności odbudowania tych relacji, które zostały przez firmy wypracowane. I to się udało. I gdyby była taka konieczność, to oczywiście zawsze takie instrumenty płynnościowe można uruchomić. Dzisiaj nie ma takiego problemu, że w państwie polskim nie da się wygenerować na to środków. Ja przypomnę, że dochody, gdyby tak prosto patrzeć na sam budżet państwa, dochody w stosunku do naszych poprzedników wzrosły o ponad 130 miliardów złotych, i to są przede wszystkim wpływy w wyniku uszczelnienia systemu podatkowego. No to w takim razie zmieńmy może temat, bo ogrom wyzwań przed rządem Prawa i Sprawiedliwości. Inflacja szaleje, rozpędza się i jest coraz wyższa. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec wzrostów. Ministerstwo Rozwoju, ministerstwem również gospodarczym i na takie kwestie, bo wysoka inflacja, choć na początku może wspierać rozwój i taki krótkoterminowo wzrost gospodarczy, o tyle długoterminowo no, może odbijać się czkawką. I czy już jakoś państwo też przyglądają się i myślą, no, co by tu z tą inflacją zrobić? Ja wiem, że to NBP i Rada Polityki Pieniężnej powinni zajmować się, powinny, ale nie zajmują. No więc co z tą inflacją, bo wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku też może być dwucyfrowa. Drożeje absolutnie wszystko. Ja bym akurat dwucyfrowej inflacji nie prognozował, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, jak dzisiaj wysoka, ponad zakładaną jest ta inflacja, którą mamy w tej chwili. Nie powiedziałbym też, że Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej nic nie robi, bo ta dwukrotna zwyżka stopy referencyjnej pozostałych stóp procentowych jest oczywiście podniesieniem kosztu pieniądza i bardziej restrykcyjną polityką monetarną, właściwą właśnie do dławienia zjawiska inflacji. Można oceniać, czy w czas, czy można było te podwyżki rozpocząć wcześniej i bardziej rozłożyć w czasie, i pewnie eksperci będą o tym dyskutować, ale nie zmienia to faktu, że Bank Centralny swoją pracę w zakresie polityki monetarnej wykonał, swoją lekcję odrobił. Jeśli chodzi o politykę fiskalną, czyli politykę rządową, kluczowe jest utrzymanie poziomu inwestycji. Stąd też te nasze programy, na przykład skierowane do samorządów w postaci inwestycji strategicznych Polskiego
Ładu, ale też inne inwestycje publiczne po to, aby utrzymać wysoki poziom inwestycji w tej sytuacji, w sytuacji także rosnącej inflacji i utrzymać przy tym wysokim poziomie inflacji ten 5% plus minus, ale lepiej plus, wzrost PKB. I to jest część tej naszej polityki fiskalnej, oprócz oczywiście tego impulsu w postaci zmiany systemu podatkowego. A tarcza antyinflacyjna, co, dla kogo ma być, co to za rozwiązanie? No, to jest dzisiaj na razie projekt, który dopiero się tworzy. Bardziej analizujemy sytuację i to może nawet nie tyle, tak patrząc globalnie na całość polityki fiskalnej państwa, tylko raczej na takie interwencje sektorowe. Jeśli to będzie konieczne, będziemy takie mechanizmy przygotowywać. A może jednak profesor Glapiński to nie jest najlepszy człowiek jako prezes Narodowego Banku Polskiego i powinien być zastąpiony przez kogoś innego i na przykład przez premiera Mateusza Morawieckiego, który ma doświadczenie bankowe. Może to on powinien być prezesem Narodowego Banku Polskiego? Ja dzisiaj miałem tą przyjemność przez chwilę do śniadania oglądać stacje informacyjne, europejskie stacje informacyjne. I tam był tak dość długi materiał na temat inflacji w Niemczech, rekordowej inflacji w Niemczech. I bym powiedział, bardzo rozbudowana krytyka ze strony opinii publicznej i części ekspertów wobec Europejskiego Banku Centralnego. No więc jakby przyjmuję, że zrozumiałym jest, że w czasach inflacji szefowie banków centralnych mają trudniej, oczy opinii publicznej są bardziej skierowane w ich stronę, a że w polskiej rzeczywistości to jednocześnie czas końca kadencji, to ja rozumiem, że to otwiera drogę do różnego rodzaju spekulacji. Na pewno w tych spekulacjach uczestniczyć nie będę. Ale no, ja pytam tylko o to, czy rzeczywiście nie jest tak, że na przykład premier Morawiecki byłby tym świetnym kandydatem na prezesa NBP. No, podejrzewam też, że mimo tego, że oczywiście NBP i rząd powinny być rozdzielne, ale jednak mnóstwo kwestii wydatkowych, te fundusze, które są poza ustawę budżetową wyprowadzane, no myślę, że to byłby bardzo pomocny człowiek na trudne czasy, jeśli chodzi o prezesurę w Narodowym Banku Polskim. A pan premier Mateusz Morawiecki jest dzisiaj przede wszystkim znakomitym premierem Rzeczpospolitej w tym trudnym rzeczywiście okresie, bo jest to trudna kadencja, nie tylko z tych powodów politycznych, które są tutaj wszystkim znane, czyli kruchej większości parlamentarnej, ale z tego wyzwania, jakim jest epidemia, czas poepidemiczny i konieczność stworzenia na nowo gospodarki. Jest pan przekonany, że będzie premierem jeszcze dłużej na niż wtedy? Wyzwań związanych z ochroną zdrowia. Okej, okay, czyli rozumiem, że nie przestanie być premierem i raczej nie jest szykowany na prezesurę w NBP. Panteonie premierów po roku 90, oprócz pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera Jana Olszewskiego, jest z całą pewnością jednym z najważniejszych liderów politycznych tych zmian, które w Polsce mamy po roku 90. Dobrze, panie ministrze, w takim razie, bo jeszcze chciałem dopytać, że może trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, ale nie będę ciągnął za język, bo rozumiem, że odpowiedzi wprost, czy nie jest szykowany do NBP, nie uzyskam. No to może o Polskim Ładzie. Polski Ład zachęca do kombinowania? Nie przypuszczam. Bo ekonomiści, z którymi rozmawiamy, tak sugerują. Sugerują, że aby zaoszczędzić na składce zdrowotnej, to akurat jest taki pomysł wątpliwy. Można zaniżać przychody, co oczywiście w przypadku kontroli może mieć krótkie nogi, jak to kłamstwo, i potem wyjść i trzeba będzie zapłacić. Ale też Polski Ład może zachęcać do optymalizacji podatkowej, czyli to cwaniactwo, o którym wspominał premier Jarosław Kaczyński, może wychodzić bokami, bo po prostu przedsiębiorcy będą zmuszeni do kombinowania, w momencie, w którym Polski Ład zacznie obowiązywać. Gdybym był takim laissez-faireistą i chciałbym tę tezę doprowadzić ad absurdum, to powiedziałbym, że każdy system podatkowy zachęca do szukania sposobów na optymalizację bądź unikanie opodatkowania.
Tak to już ale jest. Ale jedne bardziej, inne mniej. Czy polski ład bardziej niż mniej? Nie. Właśnie moim zdaniem on będzie powodował, że trochę ten system nam stanie się bardziej sprawiedliwy. To znaczy podatki dochodowe od przedsiębiorstw nie będą płaciły wyłącznie te najmniejsze firmy, najczęściej polskie firmy, a te duże międzynarodowe koncerny te podatki, tych podatków w Polsce nie płacą albo płacą bardzo, bardzo małe. I odwrotnie, jeśli chodzi o osoby fizyczne, ci, którzy zarabiają więcej, no proporcjonalnie więcej zapłacą także jeśli chodzi o obciążenia związane na przykład ze składką na ochronę zdrowia, ale także z wymiarem podatku dochodowego, a te osoby, które są słabiej sytuowane, te, które zarabiają średnio do około 13 tysięcy złotych brutto miesięcznie, bo oczywiście na najwięcej skorzystają ci, którzy zarabiają najmniej, oni stosunkowo najmniej dołożą do systemu podatkowego, no siłą rzeczy, ponieważ oczywiście zarabiają mniej, więc ja mam wrażenie, że ten system będzie prostszy i bardziej sprawiedliwy. To panie ministrze, teraz jeszcze ważna kwestia, jeśli chodzi o pieniądze dla samorządów. Pan zajmuje się inwestycjami lokalnymi, ale powstaje też w ramach funduszu covidowego Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, w skrócie PIS. Ja przypomnę głośny wywiad z doktorem Sławomirem Dudkiem, którego udzielił nam, portalowi money.pl. I Sławomir Dudek, ekonomista, wskazuje, że w planach funduszu jest, że w ciągu kilku lat ma wydatkować 140 miliardów złotych, a o tym, na co te pieniądze będą przekazywane jednoosobowo, poza kontrolą parlamentu, będzie decydował premier Morawiecki, że jest to taki raj wydatkowy premiera Morawieckiego. To bzdura oczywiście w tym sensie, że każdy z tych wniosków, które zostały złożone, a wszystkie samorządy w Polsce złożyły swoje wnioski, niemal wszystkie samorządy na te inwestycje otrzymały wsparcie, bo w pierwszej transzy to było ponad 23 miliardy złotych. To one wybrały te projekty, które są ich zdaniem strategiczne i przygotowane do tego, aby je zrealizować w ramach Polskiego Ładu, w ramach tego programu. Już dzisiaj samorządy przygotowują się do kolejnej transzy tych projektów inwestycyjnych. W uzgodnieniu z samorządami wybraliśmy obszary, w których te inwestycje mogą być realizowane. Oczywiście dominujące są, jak pewnie potrzeby lokalne na to wskazują, inwestycje drogowe. Wciąż tutaj jest wiele do zrobienia, ale są też inwestycje wodno-kanalizacyjne, oświatowe, kulturalne, sportowe, więc na te 23 ponad miliardy złotych składają się projekty, które sprawią, że będziemy mieli i więcej odnowionych szkół, i 10 tysięcy nowych miejsc w przedszkolach, i 4 tysiące w żłobkach, i kilka tysięcy nowych dróg, i kilkaset kilometrów nowych ścieżek rowerowych, więc a jak to pan jest słyszy te zarzuty, jak pan słyszy te zarzuty nie tylko opozycji, ale też i części ekonomistów, że do samorządów, w których rządzi Prawo i Sprawiedliwość, trafia więcej pieniędzy niż do tych samorządów, w których Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi. To co pan odpowiada? Bym powiedział, że taki prosty kontrargument jest następujący. W związku z tym, że kilka, naprawdę niewiele tych samorządów, jest pewne 3%, nie wypełniło tych formalnych reguł związanych z pierwszą transzą, to wśród nich jest na przykład miasto Chełm, świetnie zarządzane przez pana prezydenta Jakuba Banaszka, i miasto Chełm nie otrzymało środków, więc funta kłaków wart jest ten argument. Aha, okej, okay. Ale czyli rozumiem, że tam, gdzie wskazuje się, że więcej pieniędzy, że okej, przyznano i tym, gdzie rządzi opozycja, i tym, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, ale tam, gdzie rządzi PiS, to więcej skapnęło niż tam, gdzie nie rządzi, to rozumiem, że to też jest argument nietrafiony, bo co, tamte wnioski były lepiej napisane, albo o więcej zawnioskowali, to więcej dostali? Nie, ale to mówmy o konkretach, bo ja oczywiście chętnie porównam konkretne propozycje. Ja wskazałem na przykład jednego z średnich miast, w których rządzimy, to znaczy prezydentem jest związany z nami Jakub Banaszek, które nie dostało ani złotówki. Okay. Więc reguły były sprawiedliwe dla wszystkich. Dobrze. To nie jest tak, że wyjątek potwierdza regułę. Reguły, pan mówi, są równe dla wszystkich. Okej. Okay.
porozmawiajmy o tym, co może być ważne. Pandemia pokazała, że Polacy bardzo chcą uciekać poza miasto. No i rząd PiS chce im ułatwić budowę się poza miastem. Domy do 70 metrów kwadratowych bez zezwolenia. No to bez formalności. Jest podpis prezydenta. Co dalej? Zdaje się, że 2 miesiące jest od podpisu prezydenta do wejścia w życie tej ustawy, więc za chwilę ona będzie obowiązywać. Będzie obowiązywać. Bo to jest koniec października, podpis prezydenta, więc mamy. A jesteście pewni w rządzie, jeszcze, że nie będzie tak, że ci duzi, którzy mają dużo pieniędzy albo działki na przykład, to będą budowali osiedla takich 70-metrowych domków. I zamiast trafiać one w ręce prywatne Polaków, to będą znowu deweloperzy, którzy będą to odsprzedawać z nadwyżką albo wynajmować na przykład za jakieś duże pieniądze. Czy jest to tak zabezpieczone, żeby się takie rzeczy nie działy i rzeczywiście, żeby Polacy mogli sobie małe domki stawiać i nie musieć całego tego procesu biurokracyjnego przechodzić? Warunkiem jest, jednym z warunków, żeby ten tryb mógł być zastosowany, on jest trybem uproszczonym nie tylko w zakresie samej realizacji tego budynku, ponieważ wymaga wyłącznie zgłoszenia, ale także nakłada rygor na przykład 21 dni w przypadku konieczności uzyskania warunków zabudowy tam, gdzie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, więc to jest naprawdę tryb, który przyspiesza realizację tych inwestycji, ale jednym z warunków jest budowa na własny użytek. Budowa na własny użytek, więc około 2 miesięcy od podpisu wyjdzie w życie 70 metrów kwadratowych domy bez formalności. Na koniec bardzo krótko chciałbym zapytać pana, bo pan z Ministerstwa Aktywów Państwowych do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, ale no, transformacją energetyczną też pan się zajmował. Brał pan udział w rozmowach w Turowie, kwestia odchodzenia od węgla, bardzo istotna rzecz. Myślę, że też na transformację energetyczną pan patrzy jako minister, wiceminister rozwoju i technologii. Przykład pan świetny daje, bo widzę, że do pracy rowerem, składakiem pan dojeżdża, ale co dalej, czy już tak mówiąc całkowicie poważnie, jak z tym odchodzeniem od węgla w Polsce i tym transformacją do odnawialnych źródeł energii? No to jest konieczne, bo dzisiaj w tych warunkach rynkowych, jakie mamy w ramach polityki klimatycznej Unii Europejskiej, musimy ten proces zaplanować i uzgodnić. No i udało się to zrobić, to znaczy mamy zgodę społeczną co do tego, iż ten proces powinien być rozłożony w czasie. My też tego czasu potrzebujemy, żeby wybudować alternatywne źródła zasilania i te w podstawie w postaci bloków gazowo-parowych, a docelowo energetyki atomowej i te mniej stabilne, ale niezwykle dzisiaj użyteczne, korzystające z odnawialnych źródeł energii rozwiązania, bo one tworzą przestrzeń do tego, aby te nasze rachunki za prąd były oczywiście docelowo racjonalne, bo cena ETS-u jest ceną rosnącą, cały czas rosnącą, więc zakładam, że nie ma dzisiaj żadnego sensu, aby szukać innej drogi niż ta, o której powiedziałem, czyli bezpieczeństwo energetyczne, zgoda społeczna, odpowiedni czas, wykorzystanie. Ale będziemy stawiali na atom? I odejście od węgla oczywiście. Na atom będziemy stawiali, bo no to jest część polityki energetycznej państwa. No właśnie, bo widzę, że prywatni inwestorzy się skrzyknęli, chcą stawiać już elektrownię atomową, a jak rząd szykuje się do tego? Czy czekamy, aż prywatni to zrobią i ewentualnie jakoś się do tego dopniemy? No nie, to co dzisiaj zakładają, czy mówią o tym inwestorzy w Polsce, nie dotyczy budowy energii czy bloków atomowych energetyki jądrowej w podstawie systemu, czyli tej dużej energetyki jądrowej, która ma w Polsce generować około 6 gigawat energii, tylko mówią raczej o rozproszonych SMR-ach, o małej energetyce jądrowej na potrzeby biznesu, na potrzeby Rozumiem, spodziewać tych takich bloków energetycznych, dużej, porządnej elektrowni atomowej, jądrowej. Rząd PiS o tym myśli i będzie chciał na to stawiać.
Tak, tak jak powiedziałem, to jest część polityki energetycznej państwa i w latach 40. powinniśmy w podstawie już tą energetykę jądrową mieć. I mam nadzieję, że szybciej niż w latach 40. jeszcze się spotkamy w programie Money to się liczy, a na dziś to tyle. Artur Soboń, wiceminister rozwoju i technologii. Miłego dnia. I to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze Money, to się liczy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Paweł Orlikowski, życzę miłego dnia.